Witajcie. Słowa swe kieruję do wszystkich pozytywnych istot. Oto głośne wyrażenie, oświadczenie woli ode mnie, czyli duszy wcielonej na ziemi. Nagrywam ten materiał, licząc, że może okazać się pomocny, że to, co powiem, może pomóc w podjęciu wam decyzji co do wsparcia i interwencji na ziemi, a tej rozpaczliwie potrzebujemy. Zdaję sobie sprawę, że część z was nie poddaje się emocjom i opiera na logice, dlatego postaram się, by moje słowa nie były czysto emocjonalnym przekazem, a uargumentowanym strumieniem zależności spajającym się w całość. Mimo to muszę wyraźnie zaznaczyć, że moje intencje są czyste i podchodzę do was z tak otwartym umysłem, jak i sercem. Zapewnienie o tym jest o tyle istotne, że moje kolejne słowa mogą brzmieć szorstko, może przebrzmiewać w nich oskarżenie i wyrzut. Jest to jednak tylko wyraz mieszanki przemyśleń i odczuć, jakie kumulują się w nas, ludziach. Nie ma w tym rzeczywistej postawy roszczeniowej. Wpierw jednak pragnę podziękować za waszą doczesną pomoc. Nie będę udawał, że znam jej skalę, bo w pełni nie znam. Wiem jednak, że wielu z was pomaga nam na różne sposoby, często z poświęceniem, balansując na krawędzi wszelakich dyrektyw. Chciałbym powiedzieć, że to wystarcza, ale niestety nie wystarcza. To zbyt mało, lub też forma nie jest adekwatna względem naszych rzeczywistych potrzeb. Od dawna słyszymy, że dla Ziemi przypada teraz czas zmian, że wyzwolenie jest blisko, że mamy wsparcie, że to niemal już, jeszcze moment, chwila. Lecz to, co z poziomu świadomości wyższych gęstości jest chwilą, to, co wydaje się jedynie grą pozwalającą doświadczać, jest dla nas terrorem i traumą kaleczącą nasze dusze. Każdy dzień to zmaganie i walka. Morderczy system pieniądza i przymus pracy okrada nas z sił i resztek godności, gdy sami musimy zabiegać i prosić o oddanie się w niewolę, by zarobić pieniądze, bez których przetrwanie praktycznie nie jest możliwe. Trują nas jedzeniem, trują nasze umysły, manipulują na każdy możliwy sposób. Wielu z nas nie wie, że gra w grę, nie pamiętamy swoich wcieleń i nie pojmujemy swej prawdziwej wielkości i mocy. Gramy zatem w grę, nie wiedząc, że to gra, ani nie znając zasad, nie mogąc wyjść i mając za przeciwnika tych, którzy manipulują regułami w zależności od potrzeb chwili, sprawiając, że nasza wygrana pozostaje niezwykle iluzoryczna. Fakt, że jesteśmy źródłem i sami wszystko kreujemy, nie zmienia tego, że przez kontrolę umysłu i manipulacje warunki, w jakich egzystujemy, są skrajnym cierpieniem, tym okrutniejszym, że sprytnym. To więzienie bez krat i bez strażników, gdzie tortura jest codziennością, czymś tak powszechnym, że mylnie bierzemy ją za normę. Ja mówię jednak nie, stanowcze nie. Oświadczam, że trwanie tu łamie moją wolną wolę i nie jestem jedynym, który tak uważa. Inkarnacja na ziemi rządzi się swoimi prawami i to, co z poziomu duszy może było wyborem, teraz już nim nie jest. Jest skazaniem, częstokroć wymuszoną pętlą inkarnacyjną, daleką od swobodnego wyboru. Słowem, którym opisałbym bytowanie tutaj, to przymus. A największa tragedia to to, że jest w nas potencjał do dobra, do czynienia pięknych rzeczy i nie mogę patrzeć, jak wspaniałe i potężne istoty, którymi jesteśmy, uginają się pod naporem matrixowych zasad. Zamiast tworzyć sztukę zachwycającą duszę i serca, trwamy przy zadaniach istniejących tylko dla utrzymania nas w zniewoleniu. Karmi się nas dramatami i negatywnymi emocjami, które ściągają uwagę i prowadzą do jeszcze większej ich manifestacji, tak w skali mikro, jak i makro. Wiecie, jak tu jest. Nawet po krótkiej wizycie na Ziemi czujecie zmęczenie i przytłoczenie. My zaś w tym żyjemy, my w tym umieramy. A wolna wola dawno została tak zmanipulowana, że ciężko mówić tu o jej istnieniu. Nie chcę zatem słuchać racjonalizowania na temat, że moja dusza wybrała tutaj przyjście i chcę doświadczać, bo nawet jeżeli tak pierwotnie było, już wiem, co chciałem i przyjmijcie wieści z pierwszej linii frontu. Pomoc dla Ziemi jest konieczna, natychmiast. Nałożenie technologicznego Matrixa i zamknięcie nas z gadami to jedno, zaś pozwolenie, by trwało to tyle, to już rzecz, którą ciężko nazwać inaczej niż zaniedbanie, by nie rzec zimne okrucieństwo. Dyrektywy, karma,
Wszystko to dla nas, ludzi na ziemi, brzmi jak usprawiedliwianie się, wymówka, by nie podejmować działań. Dokonaliście wyboru, nakładając Matrixa, a to, co się stało i dzieje, to konsekwencja niezależna od pierwotnych dobrych intencji. Istnieje wiele frakcji i sojuszy, jak i wolnych grup istot, do których ten przekaz dotrze. Teraz jednak muszę głośno powiedzieć, że nie ufam Federacji. Po prostu wam nie wierzę. Wasze czyny przeczą waszemu przekazowi. Mówi się, że my, ziemscy ludzie, sami mamy się ocalić, że gdy zrobimy porządki, wtedy będzie możliwa wasza ingerencja oraz pełne ujawnienie. Taka jest wasza narracja i taka jest narracja wielu naszych ludzi. Pozornie wydaje się to mieć sens. Ja jednak ośmielę się nazwać to dezinformacją i kolejną iluzją, kolejną wymówką do zostawienia nas samym sobie, bo nie wszyscy chcecie wyzwolenia Ziemi. Zostawiając nas, liczycie, że nic się nie zmieni, lub wręcz wiecie, że nic się nie zmieni. Nie wiem, czy to wpływ negatywnej strony, której macki potrafią sięgać daleko, czy to myślenie wynika z pewnej dozy ignorancji. Czy ja sam chciałbym zbrojnej interwencji pozaziemskich sił i masowego, pełnego ujawnienia? Tak, bez wahania. I podkreślam, nie tylko ja. Wedle mojego stanu wiedzy, do takiego zdecydowanego działania doszło w przypadku Alfratan. I była to właściwa decyzja. Ich sytuacja nie była idealnie analogiczna do naszej, ale nasze cierpienie nie jest mniejsze. Po prostu ma inną formę. A teraz posłuchajcie bardzo uważnie, bo możliwe, że pomyślicie, że jako człowiek wcielony na ziemi, nie mający dostępu do pełnego obrazu spraw, po prostu nie rozumiem waszej decyzji o braku interwencji. Bo to niby nasza wola, że tu jesteśmy, bo nie ingeruje się w życie niższych cywilizacji tak otwarcie, bo to coś, co sami musimy zrobić. Naprawdę nie chcę słuchać tych pustych wymówek, bo każdą z nich jestem w stanie obalić. Nie będę jednak tego drążył i koncentrował się na problemach. Przejdę do rozwiązań. Mówię rozwiązań, ponieważ nie jestem ofiarą czekającą na pomoc. Działam w taki, a nie inny sposób. Nawet jeżeli wszystkie plany i sugestie, jakie zaprezentuję, okażą się niedoskonałe z powodu ograniczonego postrzegania z pozycji, w jakiej jestem, wierzę, że i tak coś w tym jest. Coś, co może i wam da do myślenia bądź zainspiruje. Zgadzam się, że my, ziemscy ludzie, mamy mentalność szukania zbawców i czekania na pomoc. Nie przeczy to jednak naszej sile kreacji. Dlatego proszę o pełną interwencję bez półśrodków. Interwencję nie jako od wybawicieli, nie jako od kogoś z zewnątrz. Bądźcie naszą kreacją. Jesteście tym, co my przyciągnęliśmy. Sam fakt odbioru tej wiadomości świadczy o naszej kompatybilności. Wasza ingerencja nie jest waszym działaniem. To nasze ziemskie samowyzwolenie. To nasza manifestacja rozwiązania spraw. Bądźcie częścią, przejawem naszej własnej mocy sprawczej, która jest przebudzeniem. Intencja i siła wychodzą od nas. Realizuje się to jednak waszymi rękami. Na Ziemi mamy liczne bajki i baśnie. Może niektóre znacie. Wyobraźmy sobie zatem delikatną królewnę, którą ma zjeść groźny potwór. Królewna jednak ma magiczną moc i jest potężniejsza od potwora. Nie wie jednak, jaką moc posiada. Ostatecznie podświadomie kreuje swoje ocalenie, ale jej ocalenie przybiera formę rycerza w zbroi, jaki pokonuje bestię. Księżniczka czuła się ofiarą, więc wykreowała sobie bohatera, ale ten bohater to tylko jej własna energia, przyciągnęła go. Teraz my, ludzie, jesteśmy tą księżniczką, a wy rycerzem. Nie rycerzem z zewnątrz, nie zbawcą, jakiemu będziemy dziękować. Jesteście częścią naszej kreacji. Jesteście naszymi równorzędnymi partnerami. Ludzkość, tak jak księżniczka, ma w sobie syndrom ofiary. Nie dziwię się zatem, że nasza kreacja przybiera taką formę. Podkreślam, nie ingerujecie jako ktoś z zewnątrz. Jesteście mieczem, który dzierży ziemska dłoń. Czas nagli. Nawet jeżeli nie istnieje, to w naszym liniowym, ziemskim postrzeganiu, jako zasada wewnątrz Matrixa, owszem, jest iluzją, ale jego doświadczanie jest prawdziwe. Tak jak i nasze cierpienie, na pewnym poziomie jest iluzją,
ale jego doświadczanie jest prawdziwe. I tego doświadczenia nam już wystarczy. Poznaliśmy je na Ziemi aż nazbyt dobrze w wielu formach. Każdy dzień zwłoki kosztuje nas ogrom sił i bólu. Chaos związany z ujawnieniem wszystkiego i interwencją, jestem pewien, że doprowadziłby do mniejszych strat niż przeciętny ziemski tydzień. Zresztą wierzę, że jesteśmy gotowi. Zrozumiemy, zaakceptujemy. Nie umniejszajcie nam swoim zwątpieniem. Pamiętajmy też, że negatywna strona może przykładowo za pośrednictwem technologii Bluebeam stworzyć iluzję inwazji złych kosmitów. Wtedy szok poznawczy ludzi będzie spotęgowany poprzez negatywną narrację dotyczącą najeźdźców z kosmosu. W tym kontekście logiczne pozostaje, by ujawnienie obecności istot pozaziemskich przebiegło na waszych warunkach, a nie jako kolejny teatr będący realizacją scenariusza negatywnej strony. Nawet gdyby usiłowali wmówić ludziom na Ziemi, że to wy jesteście źli, będzie to mniej szkodliwe, niż gdyby sami przeprowadzili fałszywą inwazję, która by była zapewne okrutna i jednoznaczna. Pomocne okaże się też przejęcie kontroli nad komputerowym systemem Matrixa 3D. Jest on oparty na starej technologii i pewnie ledwie co działa. Ponoć, nawet gdyby go wyłączyć, my, ludzie na Ziemi, sami utrzymalibyśmy obecną iluzję swymi przekonaniami zaprogramowanych umysłów. Dlatego sugeruję przeprogramować Matrixa, by zamiast tłumić, sztucznie podkręcił naszą częstotliwość. Rozumiem, że nie może to być nazbyt gwałtowne, ale jednak. Technologia odebrała nam stan normy 5D, zatem niech technologia go nam odda. Zwiększając nasze wibracje, uzyskamy jako ludzie dostęp do szerszego czucia, do głębszego rozpoznania prawdy i fałszu sercem. Nikt nam wtedy nie wmówi kolejnych kłamstw, nie uwierzymy w narracji o złych kosmitach. Będziemy wyraźniej niż kiedykolwiek wiedzieć, gdzie jest prawdziwe zło. Obecna stagnacja na Ziemi przywodzi mi na myśl sytuację, w której dochodzi do wycieku ze statku ropy czy zanieczyszczeń na oceanie. Ale zamiast działać, mówi się: nie interweniujemy, żyje tam kolonia rzadkich ryb, nie będziemy naruszać ich ekosystemu, niech sprawy same się rozwiążą. Ale to technologia spowodowała wyciek, bo wyciekło to ze statku i technologia może naprawić sprawy, przykładowo odsysając zanieczyszczenia, ale nie ingerujemy. Czasem przez działanie można pogorszyć sprawy, ale czasem brnięcie dalej jest jedynym, co słuszne, przywróceniem równowagi. Dlatego obok jawnej interwencji można przestawić nadajniki technologicznego Matrixa, by podkręciły naszą częstotliwość, oddały nam to, co uzyskalibyśmy w naturalnym rozwoju. Nie byłoby to zakłóceniem. Alfratanie, ludzie jak my, uzyskali waszą pomoc. Pomogliście im stanąć na własnych nogach i są teraz waszymi partnerami. Nie wątpcie więc i w nas. Interwencja nie przerodzi się w kult bohaterów, nie będzie też skrajnego lęku. To brak dialogu i zdecydowanych działań tworzył dystans między nami. Gdyby hipotetycznie ludzkość ziemska sama uporała się ze wszystkim i wtedy uznacie, że możecie się z nami otwarcie komunikować i wspierać, jestem pewien, że nawieść o waszym oczekiwaniu, aż będzie po wszystkim i tym, że wiedzieliście, co się działo, wielu z nas nie będzie potrafiła wam wybaczyć waszej bierności. Powoli kończąc, jeszcze raz dziękuję za doczesne działania. Przykro mi zwracać się do was z miejscami z dość agresywnym apelem, ale nade wszystko jest on szczery. Dlatego udzielam pozwolenia pozytywnym istotom o pozytywnych intencjach do zaglądnięcia w mój umysł i serce i sprawdzenia mojej rzeczywistej intencji. Wyrażam też zgodę na potencjalny kontakt w dowolnej formie. Chciałbym go, choć zabieganie o niego nie jest moim celem. Celem jest natychmiastowa, absolutnie bezzwłoczna pomoc dla Ziemi. Wyraźna i zdecydowana. Jak mówiłem, bądźcie częścią naszej kreacji, tym, co przyciągnęliśmy. Bądźcie formą naszego własnego ratunku. Nie za rok, nie jutro. Teraz. To było oświadczenie mojej woli, ale dla jasności powtórzę, tak, chcę, a raczej chcemy waszej interwencji. Potrzebujemy jej. Normy, dyrektywy, zasady istnieją, by nam wszystkim służyć, nie nami rządzić. Na Ziemi akurat rządzą, więc proszę, nie bierzcie z nas przykładu. Dodam też, że ja sam nie jestem zgorzkniały. Kocham życie. Ale czy naprawdę go doświadczyłem? Z poziomu tego wcielenia
nie doświadczyłem ułamka tego, co przynależne wolnej istocie ludzkiej. Paradoksalnie w świecie zwanym Ziemią, pełnym niby unikatowych doświadczeń, nie doświadczamy prawdziwego, pełnego, wolnego życia. Bo nawet będąc szczęśliwym, jest to namiastka, cień rzeczywistego szczęścia. A tak być nie może. Stańcie u naszego boku, zyskując sojuszników i przypieczętowując więź i przyjaźń we wspólnej przyszłości. Pozdrawiam pozytywne istoty, mówił do Was Dariusz z polskiego kanału Agencja Kosmiczna.